Siema. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo techniczny. Bardzo techniczny. A mówiąc techniczny, mam na myśli pytanie, jakie ostatnio otrzymałem. I pytanie dotyczy tego, w jaki sposób znaleźć więcej miejsc do swoich pałaców pamięci. I zakładam, że osoba, która pyta, jest osobą, która faktycznie już pewien limit osiągnęła. Teraz dla osób niezorientowanych jeszcze w temacie, pałac pamięci to jest taka metoda zapamiętywania, która pozwala nam wykorzystać w naszej głowie przestrzeń, którą bardzo dobrze znamy, do tego, aby w niej umieszczać informacje, które chcemy zapamiętać, a potem je z tej głowy sobie odtwarzamy. I mogą to być miejsca takie jak nasze mieszkanie, jak kawiarnia nasza ulubiona, jak mieszkanie z naszego dzieciństwa, jak jakiś dom rodzinny, dom naszej babci, dom naszej przyjaciółki, mieszkanie znajomego, jakiś ulubiony park gdzieś w pobliżu naszego mieszkania. Może to być kręgielnia, no dosłownie wszystkie takie miejsca, w których często bywamy i mamy gdzieś te miejsca zakodowane w naszej pamięci. I powstało właśnie takie zwątpienie, nie tylko jednorazowo na moim kanale, w komentarzu, ale ogólnie, również wśród klientów. Często słyszę właśnie pytanie pod tytułem, jak znaleźć miejsce do tych pałaców pamięci? I ten problem z początku wydawał mi się skomplikowany, bo sam miałem pewną okrojoną ilość takich lokalizacji, ale stopniowo zacząłem odkrywać, że wyjście z tego problemu jest bardzo łatwe. A po pierwsze, złota zasada, którą sprzedał mi Alex Mullen, czyli trzykrotny mistrz świata w zapamiętywaniu, właśnie poprzez tę metodę między innymi. Ta zasada brzmi: pałac pamięci nie musi być hiperdokładny i odzwierciedlać każdego detalu tego miejsca, które wykorzystujesz do zapamiętywania. Innymi słowy, jeżeli masz jakieś przebłyski w pamięci na temat mieszkania albo miejsca, które kojarzy ci się z dzieciństwem, z jakimiś wydarzeniami z okresu 5 lat wstecz na przykład, nie musisz, tworząc pałac tych miejsc, super dokładnie odzwierciedlać każdego detalu tego miejsca, tej przestrzeni. To mogą być takie jakieś wybiórcze elementy, które gdzieś tam wyobraźnia dopełni ci swoimi zgadywankami, co tam się mogło znajdywać. I to już daje ci materiał na przynajmniej 5, 10, 15, 20 nawet możliwości stworzenia pałacu pamięci. W moim przypadku to nasunęły mi się od razu mieszkania, które odwiedzałem, jak były jakieś uroczystości rodzinne. Bo pamiętam na przykład mieszkania wujków, ciotek, kuzynów, tak? Gdzieś tam mi się nasuwa to, jak to mogło mniej więcej wyglądać w tych mieszkaniach i nie potrzebuję znaleźć w tych mieszkaniach każdego detalu, stricte wiedzieć, gdzie znajdowała się jakaś konkretna przestrzeń X, Y, Z, po prostu dopełniam ją sobie wyobraźnią. Więc można powiedzieć, że to jest taki pałac pamięci zbudowany w pewnym procencie z rzeczywistych przestrzeni, jakie tam się znajdują, a w pewnym procencie z tego, co nam dołożyła wyobraźnia. Więc pierwsza moja propozycja to jest postarać się odszukać jak najwięcej potencjalnych lokalizacji, nawet jeżeli nie do końca pamiętamy każdy ich szczegół. I teraz druga propozycja to jest to, że możemy wykorzystywać jeszcze raz te same przestrzenie, natomiast w nieco innej konfiguracji. Jak? Możemy sobie wyobrazić dwa razy to samo mieszkanie. Pierwszy raz normalnie, a drugi raz w sytuacji, gdy na przykład panuje w nim pożar albo śnieżyca. To już mamy trzy możliwości. Pierwszy to normalny, drugi pożar, trzeci śnieżyca. A może czwarty jeszcze będzie w konfiguracji pod tytułem zrujnowane mieszkanie, gdzie meble będą po prostu połamane. A może piąty rodzaj tego pałacu będzie taki, tutaj wskazówka od doktora Antonego Metivier, że możemy sobie wyobrazić ten pałac w różnych kolorach, czyli na przykład pałac pamięci z naszego mieszkania w kolorze niebieskim, w kolorze czerwonym, w kolorze żółtym, etc.
Oczywiście chodzi o taki kolor światła, tak? Więc możliwości jest multum, ogranicza nas tylko wyobraźnia. To jest druga propozycja, czyli wyobrażenie sobie pałacu w nieco innej konfiguracji niż taka standardowa, gdzie nic się w tym mieszkaniu jakiegoś dewastacyjnego na przykład nie dzieje. Jest cisza i spokój, tak? Możemy sobie dorobić trochę dynamiki w postaci właśnie jakichś zjawisk atmosferycznych czy innych pomysłów. Jeżeli chodzi o kolejne wskazówki, które nasuwają mi się i nasuwają mi się właśnie wtedy, kiedy myślę o tym, o tej kwestii związanej z wykorzystywaniem kolejnych miejsc, w ostateczności zawsze możesz też polegać na przestrzeni z miejsc fikcyjnych. Jeżeli jesteś fanem literatury jakiejś fantastycznej i są tam jakieś stale przewijające się miejsca, możesz je wykorzystać jako pałac pamięci. Jeżeli jesteś graczem i grasz w miejsca, gdzie regularnie grasz na tych samych mapach z gier wideo, typu Counter-Strike, typu Doom, to też możesz te przestrzenie wykorzystać. Są nawet specjalne strony, gdzie można takie mapki pobierać. Zresztą wystarczy wstukać sobie w YouTube'a właśnie gameplay z jakiejś tam gry i już masz gotowy materiał na pałac pamięci. I można nawet wykorzystywać takie przestrzenie jak Hogwart z Harry'ego Pottera. Też słyszałem o czymś takim. Nawet jest to popularny trend. Widziałem go w pytaniach pod filmami na temat pałacu pamięci. Widziałem go też na takiej oficjalnej amerykańskiej encyklopedii, czy oficjalnej, może nieoficjalnej, ale bardzo wartościowej encyklopedii dotyczącej technik pamięciowych ze Stanów Zjednoczonych. To jest Art of Memory. Tam również właśnie mówiono o tym, że pałac pamięci może być wirtualny. I pomyśl sobie, jeżeli jesteś osobą, która myśli, że właśnie ma ograniczoną ilość tych pałaców pamięci, bo myślała, że można je tylko tworzyć z przestrzeni rzeczywistych, tymczasem dowiadujesz się, że możesz wykorzystać swoje ulubione gry, filmy, książki, a może jeszcze masz jakieś pomysły, może twoja wyobraźnia jest tak bujna, że stworzysz sobie pałac od zera. Też są takie możliwości. Bo nawet wizyta w sklepie, wizyta w galerii już ci daje kolejne możliwości stworzenia pałacu. To powoduje, że w trakcie zwiedzania nowych miejsc stajesz się bardziej czujny, bardziej zauważasz te przestrzenie, bo wiesz, że możesz potencjalnie wykorzystać je, ucząc się w przyszłości czegoś na pamięć. Alex Mullen to jest też świetny przykład, który bardzo lubię poruszać, bo on jest studentem, właściwie chyba był studentem medycyny i często opowiada właśnie, że doskonale pamięta pewne zagadnienia medyczne skorelowane z konkretną przestrzenią, czyli na przykład jedną dziedzinę medyczną zapamiętywał w swoich pałacach, które tworzył w przestrzeni ze swojego liceum dawnego, tak? Więc naprawdę warto zainwestować troszeczkę czasu i energii w to, żeby tych pałaców było jak najwięcej. Niemniej warto również pochylić się nad taką kwestią, że pałace możesz wykorzystywać wielokrotnie do różnych rzeczy. I co przez to rozumiem? Jeżeli uczysz się na przykład medycyny, no to faktycznie pałac numer 1, 2, 3 wykorzystasz do medycyny i do medycyny już tego pałacu 1, 2, 3 raczej nie wykorzystasz, bo ci się może wszystko pomieszać. No chyba, że dodamy ten motyw z innymi konfiguracjami, czyli pożar, śnieżyca i tak dalej. Natomiast pałac 1, 2, 3 możesz ponownie wykorzystać do innych przedmiotów, które się oczywiście jakoś mocniej od siebie różnią. Więc załóżmy, że hipotetycznie jesteś uczniem liceum. Pałac 1, 2, 3 wykorzystałeś już do nauki polskiego, ale masz jeszcze egzamin, załóżmy, z biologii. Więc pałac 1, 2, 3 wykorzystujesz sobie do biologii. I masz dokładnie te same przestrzenie pałaców pamięci wykorzystywane do różnych przedmiotów, które się mocno od siebie różnią. Na tyle mocno, że wywołają w tobie taki efekt, że aha, ten pałac był do tego, tego i tego i na egzaminie odtwarzasz sobie pojedyncze skojarzenia z różnych przedmiotów, bez większego problemu. Zauważ, że sportowcy pamięciowi właśnie często wykorzystują dokładnie te same pałace pamięci. Jeżeli na przykład mają turniej zapamiętywania i wykorzystują jakiś numer pałaców, jakąś liczbę pałaców do zapamiętania liczby pi,
to dokładnie te same przestrzenie wykorzystują na kolejnych turniejach, bo po prostu one jakby wygasają w cudzysłowie i można ponownie te przestrzenie wykorzystać. Bardzo podobna zasada jest możliwa do zastosowania w edukacji. Dlatego właśnie lubię rozmawiać o sporcie pamięciowym pod tym kątem, że idee, które powstają w trakcie tych zawodów, są bardzo fajne do wykorzystania w naszym życiu codziennym. Mam nadzieję, że dzięki tym kilku sugestiom, propozycjom troszeczkę pomogłem Ci zwiększyć przestrzenie, które wykorzystasz do swojego pałacu pamięci. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z tym zagadnieniem, pisz śmiało w komentarzu, jestem do Twojej dyspozycji. Dla mnie ten temat jest niezwykle fascynujący, więc tym bardziej jest mi przyjemnie, jeżeli dla Ciebie jest również i chciałbyś o nim porozmawiać. Bardzo dziękuję.